wielką wdowa. Gdzieś na Chopina ulicy zwała się pani Zajlowa. Miała kochanków dość wielu, no i ożenić się chciała. Prędko dążyła do celu, lecz córka jej przeszkadzała. Matka swą córkę katuje, orgie się straszne tam dzieją. Zosia po schodach nocuje, a oni z tego się śmieją. Matka wesoło się bawi i córkę z domu wygania. Zosia zalewa się łzami, po nocach słychać jej łkania. Aż nagle wszystko ustało, bo matka ją udusiła. I jeszcze ciepłe jej ciało do ubikacji wrzuciła. Nazajutrz płacze, narzeka, że córka gdzieś zaginęła. Bez podejrzenia nie zwleka, córeczki szukać zaczęła. A na policji zeznaje, że banda skradła jej dziecię. I list anonim oddaje, a córka gdzie je w klozecie. Policja ten list zbadała, że kochankowie pisali. Straszna Chopina wezwała i kloak wnet przeszukali. Znaleźli ciało dziewczyny, ledwie 12 lat miała. To przecież dziecko bezpieczne.